Pamiętam pierwsze zajęcia w tak zwanym online. Było to seminarium magisterskie. Zaskoczenie, stres, ale też i maksymalna mobilizacja. Daliśmy radę. Zajęcia online rozpoczynały się rok temu. Moje najmłodsze dziecko nie dosięgało klamki. Teraz sytuacja się powoli zmienia. Nie ma już drzwi, których by nie sforsowała. Prowadząc zajęcia online ze studentami, zapraszamy ich do naszej prywatnej przestrzeni. To zbliża. Jak projektować zajęcia, aby wzbudzić motywację studentów? Jak wkomponować narzędzia do dydaktyki zdalnej do procesu dydaktycznego? To wyzwania, które stoją przed nami.